Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku chiński nowy rok i wydarzenia z nim związane. Ja się nazywam Snow i staram się robić codzienne filmy na temat Rise of Kingdoms, tak jak ten aktualny, o tym co teraz się dzieje, jakie mamy wydarzenia nowe. Także, jeżeli jesteście zainteresowani nowościami i chcielibyście o tym usłyszeć częściej, to zachęcam bardzo do. Subskrybowania, a także do wspierania tego kanału poprzez lajki i komentarze. Ok, koniec reklamy. Przejdźmy teraz do tego wydarzenia. Od razu powiem, że nie ma tutaj jakiegoś wielkiego szału, ale powiemy sobie o rzeczach, które warto zrobić. Fajnie, bo mamy znowu ten Alliance Quiz, także tutaj są na pewno fajne nagrody. Jest to dosyć proste do zrobienia, także spoko. No i jest to nawet fajna zabawa. My akurat teraz mamy KVK, także wydarzenia to nie jest to, co chcielibyśmy teraz robić, no ale są one, tak więc poza milionem innych rzeczy, które mamy teraz do zrobienia, jest jeszcze to. Okej, okay. oprócz tego mamy tutaj coś prostszego, czyli to wydarzenie tu się nazywa Świat Pełen łask. No i tutaj będziemy przez 5 dni zbierali różne rzeczy. To jest na pewno fajna sprawa, szczególnie na początku gry, bo tu mamy dużo surowców, dużo przyspieszeń. Ja to będę gdzieś tam robił, pewnie po drodze automatycznie, nie będę się na tym skupiał, bo tak jak mówiłem, mam teraz inne rzeczy na głowie. Oprócz tego główne wydarzenie, czyli Rok Królika, zaraz sobie o tym powiemy, ale najpierw o tym o. Poprzez zabijanie barbarzyńców, zbieranie surowców w mieście i na mapie, będziemy zbierać takie oto części. Nie wiem, co to jest jakieś monety czy coś w tym stylu. Nieważne, tak, które będziemy dostarczać i będziemy dostawać nagrody z sojuszu, kiedy ukończymy każdy poziom. Jest ich do zrobienia 10. Mamy tutaj też przyspieszenia i różne fajne rzeczy. Możemy je też, że tak powiem, wydać za klejnoty i. Później jest fajna sprawa. Aha, tutaj jeszcze mamy taki ranking, tak? czyli ten, kto najwięcej, że tak powiem, wyda, dostanie surowce i dwa przyspieszenia dwudniowe. Także nic specjalnego, ale oczywiście zawsze się przyda. Natomiast tutaj ta wymiana jest ciekawa, ponieważ właśnie za te rzeczy, które będziemy oddawać albo gdzieś tam też zdobywać, to będziemy mogli sobie brać różne rzeczy, czyli na przykład przyspieszenia, czyli surowce. Doświadczenie, trochę więcej przyspieszeń. Tutaj te specjalne karty z prezentami, o których sobie jeszcze za chwilę powiemy. One są na pewno bardzo cenne. Mamy też złote rzeźby. Mamy też surowce, złote klucze. Także tutaj pełen róg. Obfitości. Na pewno jest to dosyć fajna wymiana. To mniej więcej tak wygląda, że wydaje mi się, że za tysiąc klejnotów dostajemy jedną złotą głowę. Także jeżeli komuś się są potrzebne, to na pewno się opłaca. Te materiały też się opłacają. Tutaj możemy sobie dostać szkic. Jeżeli ktoś nie ma, to też jest to dobra opcja. Natomiast na pewno nie wiem. Nie polecałbym tutaj może doświadczenia zbijać, bo są lepsze rzeczy. Okej. Okay. Tutaj są fajne te karty. One są naprawdę świetne, bo to są takie karty, które wysyłamy na, wysyłamy na czat Tak i można je otwierać i dzięki temu. Można się nimi, o widzicie, można się podzielić na kanale Królestwa lub Sojuszu Kto Pierwszy Ten Lepszy, dostępne dla zarządców, którzy osiągnęli 8, 8. poziom ratusza. Także wrzucam to później na, na mój sojusz. I otwieram. I z tego na pewno będę robił osobny filmik, bo to jest fantastyczne wydarzenie dla Waszych farm. Jeżeli ktoś ma dużo farm, to będzie tutaj bardzo szczęśliwy, bo zobaczcie, ja będę sobie tutaj wymieniał maksymalną ich ilość, czyli tu mam 5, a tu mam 1, czyli 6. Na każdej mojej farmie, których mam 5, to już jest razem 30, tak, plus 6 moich, 36. I będę je wrzucał, bo o co chodzi? Chodzi o to, żeby je otwierać tak, żeby samemu na tym skorzystać. Jeżeli ja bym teraz je wykupił i wrzucił u nas na czat, to bardzo prawdopodobne, że ja nie otworzę tej paczki i nie dostanę z niej nagród, bo to jest tak, że pierwsze cztery osoby, które otworzą tą paczkę, dostają nagrodę, a niektóre są naprawdę bardzo fajne, bo tam są i przyspieszenia, i klejnoty, i dużo bardzo fajnych rzeczy, także warto sobie to zrobić. Więc bardzo dużo graczy robi w ten sposób, że wykupuje sobie te kartki, po czym otwiera je w jakimś mniejszym sojuszu, mniej aktywnym, tak tylko po to, żeby samemu sobie odebrać te nagrody czy tam samemu i swoimi farmami, tak? którymi później się logujemy i też otwieramy. Ja aż tak grubo, że tak powiem, nie będę w to szedł, ale pewnie będę odpierał te paczki w WIG i pewnie się gdzieś tam umówię z jakimiś ziomkami z Eli albo z Wolfim albo z jeszcze kimś i wtedy po prostu wszystkimi farmami siadamy. I mówimy, ok, teraz będę otwierał paczki, i po prostu otwieramy te paczki jedna za drugą, jedna za drugą, jedna za drugą. I ktoś jest gotowy, że zaraz będzie klikał i zbierał nagrody. I wtedy naprawdę dużo fajnych rzeczy możemy dostać za darmo. A ci gracze, którzy są bardzo aktywni, będą się bardzo cieszyli, bo w pewnym momencie będą osoby po prostu wrzucać na czat jeden czy drugi będą rzucać właśnie te kartki i kto pierwszy je będzie otwierał, ten dostaje najlepsze nagrody. Ja do tego za bardzo nie mam refleksu, ani też nie mam czasu, żeby siedzieć na tym czacie i czekać aż ktoś będzie te kartki otwierał. więc więc o, widzicie tu mam opcję tą wyślij, ale to najpierw muszę mieć te kartki, żeby żeby je wysyłać. Jest to bardzo fajna sprawa z tym, że tak jak mówię tutaj... Trzeba być bardzo, bardzo aktywnym, no ale to jest naprawdę duży plus. Ci bardzo, bardzo aktywni gracze będą tutaj korzystać ogromnie na tym wydarzeniu i jest to całkowicie za darmo, także to jest taka fajna część tego wydarzenia, i, i w żadnym innym tak naprawdę już tego nie ma. Chyba od dwóch lat tylko i wyłącznie właśnie te paczki są na nowy rok chiński. Także poza tym nie mamy nic specjalnego, jakichś super wydarzeń. Mamy tutaj te zniżki w sklepie, czy tam na targu, jakkolwiek to nazwiemy. To też nie jest nic fantastycznego. W kalendarzu jeszcze nam się pojawiło, że będzie ta ochrona zaopatrzenia. Już mam o tym filmik, więc na pewno nie będę nagrywał, a nie wiem na ile w ogóle będę w stanie przeprowadzić to wydarzenie, bo u nas bramy się. U otwierają w czwartek, tak? Czyli tutaj już Niedługo otwarcie bram i wojna, która pewnie się przeciągnie do piątku, a może nawet i do soboty, i wtedy nie będę miał czasu robić innych wydarzeń, tylko cały czas tutaj gdzieś będę w wojnie. Ale tak jak już Wam mówiłem, kiedyś ja nie mam problemu z tym, że jakichś wydarzeń sobie tutaj nie zrobię ze względu na to, że jest wojna, bo te wydarzenia się pojawiają co chwila. Już je wszystkie robiłem po kilka razy, więc nie ma problemu. Kiedy jest wojna, to jest wojna, nie ma na pewne rzeczy czasu i, yy, i też tu chciałem powiedzieć przy okazji, że widzicie, czasem się zdarza, że mamy całe mnóstwo tych wydarzeń, w tym Rise of Kingdoms i niektórzy myślą, boże, ja to teraz muszę wszystko zrobić, tyle tego i tamtego i jeszcze nie wiadomo co. Nie, nie trzeba się przejmować. Czasem trzeba po prostu odpuścić. Czasem jak się widzi to wszystko, to trzeba stwierdzić, okej, okay, dobra, to sobie zrobię, to sobie zrobię, a tego sobie nie zrobię. Bo na przykład tutaj nagrody są średnie, a tego mi się nie chce, a to zajmuje dużo czasu i tak dalej, i tak dalej. I to jest też zdrowe podejście. Nie wszystko, co nam ta gra oferuje, trzeba robić, bo byśmy tutaj rzeczywiście zwariowali. Trzeba by było dziennie, godzinami, Siedzieć tutaj i tylko, i tylko klikać, a przecież każdy ma swoje życie, poza tym, że, że jest jeszcze ta gra Rise of Kingdoms. I tym pozytywnym akcentem kończę dzisiejszy odcinek i życzę Wam wszystkiego najlepszego w roku królika. Trzymajcie się. Cześć.